Te wykopaliska wstrząsnęły świat. Rzuciliśmy zupełnie nowe światło na Egipt w czasach od Aleksandra Wielkiego. Do słynnej Kleopatry VII. Zresztą takiego fenomenu naukowego na terenie Delty Nilu jeszcze nie było. Kiedy mówimy, wybitny znawca, że tam na pewno nic nie ma, ja postanowiłem, ja muszę prowadzić tam wykopalioska, bo wszyscy myśleli, że ja się narażam na śmierć, i, bo nie powinienem tego robić. Starożytni Egipcjanie dostrzegali zmiany klimatu? Nie było niewolnictwa w Egipcie. Ludzie, którzy pracowali przy budowie piramid, to byli ludzie wynajmowani. Klątwa tu ten Hamona. Skąd się wzięła i co o niej wiemy? Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj moim gościem jest profesor Karol Myśliwiec, jeden z najwybitniejszych na świecie, archeologów, egiptologów, członek polskiej Akademii Nauk ponad pół wieku, spędzony w Egipcie, prawda? Panie profesorze, pół wieku? Prawie tak, tak. Nie kilka lat więcej nawet. Nawet kilka lat więcej. Co w tej perspektywie ponad? 50 lat zapamiętał Pan profesor szczególnie. Jaki moment był najbardziej wyjątkowy? Można wskazać taki moment? Je, nie, momentów najbardziej wyjątkowych było co najmniej 100. Z tych 100 może wybrałbym 10, ale z tych 10 już bym nie wybrał żadnego, mhm. ponieważ wszystko. To zależy z jakiego punktu widzenia czy z punktu widzenia naukowego, czy z punktu widzenia towarzyskiego, czy podróżniczego. Z punktu widzenia naukowego. Z punktu widzenia naukowego. Wszyscy myślą, że, to znaczy dziennikarze przede wszystkim myślą, że ja y, y, no, doznałem szoku, jak odkryłem grobowiec Wezyra Merewnebefa w Sakarze z przepięknymi malowidłami, które powstały w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Otóż nie. Yy, w, yy, największe moje przeżycie naukowe było wtedy, kiedy zdałem sobie sprawę, że w miejscowości, gdzie diabeł powiedział dawno Dobranoc, yy, a mianowicie yy, Telatrib, arabska nazwa, yy, 50 km na północ od Kairu, w pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że my chodzimy po mieście z okresu ptolemejskiego, to znaczy z ostatnich trzech wieków przed naszą erą, i że wystarczy włożyć łopatę na głębokość 5 cm po to, żeby odkrywać pozostałości tego miasta. Mało tego, okazało się, że pod tą warstwą górną są następne warstwy sięgające w głąb aż do 300 lat Przedtem. Ale jeszcze nie to było najważne. Najważniejsze było to, że w kilku miejscach te warstwy były bardzo dokładnie oddzielone od siebie, a dały się wydatować z absolutną dokładnością na podstawie wielu monet, które o dziwo zachowały się tam w dużej ilości i bardzo dobrze, a także stempli amfor ceramicznych, które po prostu niekiedy są datowane z dokładnością do jednego roku. Czyli mogli, zabytki, które w tych warstwach występują i które wcześniej były niekiedy datowane z dokładnością do tysiąca lat albo 500, my mogli Chcieliśmy teraz wydatować z dokładnością do 50 lat. Takiego fenomenu naukowego na terenie Delty Nilu jeszcze nie było. Więc ilekroć ktoś usiłuje delikatnie mi wmówić, że największą sensacją były nasze wykopaliska w Sakarze, a były dużą sensacją, to jednak najważniejsze z punktu widzenia naukowego były te wykopaliska na śmietnisku. Powiemy. To było wielkie jedno śmietnisko przy głównej ulicy w Atribie gdzie ja sobie nie wyobrażałem, że w ogóle będę mógł tam kiedyś prowadzić wykopaliska, tam dokonaliśmy, rzuciliśmy zupełnie nowe światło na Egipt w czasach od Aleksandra Wielkiego do słynnej Kleopatry VII. No zresztą przez znawców te, na całym świecie zostało to... Docenione. Ja pamiętam doskonale, że jak miałem wykład dla pracowników naukowych w British Museum, właśnie na temat tych wykopalic w teletrybie, to w ciągu jednej nocy zmienili na galerii, na ekspozycji, podpisy pod niektórymi zabytkami, bo się okazało, że one są o 500 lat albo młodsze, albo starsze. Co oni, w efekcie od odkrycie od mają tam i to, pana profesora. To, Mało tego. Po moim wykładzie w Paryżu wybitna z nawczeni epoki, pani fran profesor Françoise Dunant, musiał, złapała się za głowę bo ona dopiero co opublikowała trzy tomy terakot, czyli figurek ulepionych z gliny i wypalanych terakot okresu grecko-rzymskiego. Wszystko prawie to by ratowała na okres rzymski, a okazało się na podstawie naszych wykopali, że to, to wszystko wcześniejsze, o ponad 500 lat. No W każdym razie sensacja była wielka i muszę powiedzieć, że te wykopaliska wstrząsnęły świat naukowy. Natomiast no, nie mogę nie docenić wyników naszych wykopalik w Sakkarze z kilku różnych powodów. Przede wszystkim Sakara jest jednym z dwóch miejsc najbardziej pożądanych przez archeologów, którzy prowadzą wykopaliska w Egipcie. Ale jest taka część Sakara, czyli tam, gdzie stoi najstarsza piramida świata, tak zwana piramida schodkowa, zbudowana mniej więcej 2650 przed naszą erą. Ta wielkość Sakara Kary polega na tym, że bardzo duża część Nekropolii nigdy nie była przez nikogo zrabowana i że możemy dotknąć historii. Takiej, jaka była zapisana tysiące lat temu. Proszę Pana, w Egipcie bardzo wiele miejsc było zrabowanych. Także nie to decyduje o ich wielkości. O wielkości tego miejsca decyduje to, co tam jeszcze się zachowało. Zresztą rozpoczynając od w Zakarze. nie miałem nadziei, znaczy wszyscy mieli nadzieję, że my odkryjemy grobowiec Imhotepa, czyli twórcy pierwszej najstarszej piramidy na świecie. I cokolwiek byśmy tam nie odkryli, natychmiast pojawiały się informacje, już Polacy odkryli grobowiec Imhotepa, co było oczywistą nieprawdą. Jeden z przewodników polskich po Egipcie napisał, że ja odkryłem grobowiec Imhotepa. Oczywiście roześmiałem się, jak to przeczytałem. To jest nieprawda. Także akurat nie to kryterium, czy tam pracowali wcześniej złodzieje, czy nie pracowali. Dlatego, że w wielu miejscach, gdzie wcześniej pracowali złodzieje, odkrywamy rzeczy, do których oni nie dotarli i z kolei w innych miejscach które pozostaje nietknięte, odkrywamy rzeczy banalne. Więc kryterium jest zupełnie inne. W, w, w Sakarze właściwie można by powiedzieć, zostało przebadane każde miejsce. I kiedy ja miałem zamiar prowadzić wykopaliska po zachodniej, czyli tej pustynnej stronie piramidy Dżesera, zwróciłem się wcześniej do. Na, najwybitniejszego, żyjącego wówczas m, egiptologa i architekta francuskiego, żeby powiedział mi, co o tym myśli. No co on m, z takim, jakby chciał z siebie strzepnąć jakiś brud niepotrzebny, mówi mi proszę pana, tam na pewno nic nie ma, to jest najwyżej śpiętnisko, więc m, jeżeli e, nie ma pan za dużo czasu i pieniędzy, proszę tam nie kopać. I to była dla mnie wystarczającą zachętą, żeby kopać. Żeby kopać właśnie, no właśnie. ale nie przez przekorę. Nie, tylko dlatego, że y, byliśmy po zachodniej stronie najstarszej piramidy świata. I jest, było moim zdaniem niemożliwe, żeby właśnie po stronie zachodniej nie było nic albo rzeczy nieważne, dlatego że kierunek zachodni w starożytnym Egipcie był przewidziany dla zmarłych i zawsze po zachodniej stronie miasta ustawiano monumenty grobowe. Ja byłem przekonany, że tam będzie coś istotnego. Wcale się nie spodziewałem ani grobowca, Aleksandra Wielkiego, ani grobowca Imhotepa, czyli twórcy najstarszej piramidy. Ja chciałem zbadać po prostu, co jest w miejscu, które przez swoją naturę już jest uświęcone. To znaczy, stoi przy najstarszej piramidzie świata, a piramida ta była miejscem kultowym starożytnym Egipcie. Mnie interesowało, kto kiedy i dlaczego cokolwiek tam budował. Więc kiedy mówimy, wybitny znawca, że tam na pewno nic nie ma, ja postanowiłem, ja muszę prowadzić tam wykopaliesko. I okazało się tak, że co prawda nie z czasów najstarszej piramidy, ale z okresu późniejszego, o 300 lat, mamy wspaniałą nekropolę, grobowiec Wezyra, ale grobowiec Wezyra, który sam w sobie był niezwykłą postacią i który żył w niezwykłych czasach, a mianowicie czasach, kiedy po raz pierwszy to wspale, zorganizowane państwo faraonów chyliło się stopniowo ku upadkowi. To było tak zwane stare państwo, cała pierwsza połowa trzeciego tysiąclecia przed naszą i nagle z różnych powodów, nie tylko, jak sądzą niektórzy, przez zmiany klimatyczne, ale również przez nadmierny rozwój klasy urzędniczej, która zaczynała deptać po piętach faraonowi, to państwo zaczyna chylić się ku upadkowi. I tutaj odkrywamy właśnie z tego okresu grobowiec że Znakomicie zachowanymi płaskorzeźbami i malowidłami, które pokazują, jak wyglądały wtedy stosunki w obrębie rodziny i między ludźmi w ogóle. Powiedział pan profesor o zmianie klimatycznej. Już starożytni Egipcjanie dostrzegali zmiany klimatu. No ale oczywiście dostrzegali zmiany klimatu, i wzmianki o tym zachowały się nawet w niektórych tekstach. Egipskich. Natomiast my nie potrzebujemy sięgać, żeby się przekonać o zmianie klimatu w obrębie chociażby samego starego państwa. Nie musimy sięgać do literatury tego okresu. Po prostu widać to na podstawie samych zabytków, że oni musieli chronić grobowce przed wodami, które po ulewnych deszczach płynęły z góry od piramidy właśnie schodkowej w kierunku grobowców wchodziły. Tam do grobu, oczywiście uszkadzając y, y, trunnej czy ciało zmarłego. Y, I w jaki sposób oni zmieniali architekturę grobowców, tak, żeby ograniczyć jak najbardziej wpływ tych deszczów. Takie i różne inne detale pokazują nam, że oni mieli ogromne trudności klimatyczne. To wcale nie jest tak, że jak tam jest pustynia, to tam nigdy nie padał deszcz i y, nie było innych przeszkód naturalnych. Otóż to się zmieniało. I to dosyć regularnie w Egipcie. A jeżeli interesują Was treści, które tutaj prezentujemy, wywiady z polskimi naukowcami, obserwujcie nasze konto, subskrybujcie nasz kanał, twórzcie polską społeczność promocji naszej myśli innowacyjnej. Ile prawdy jest w tym, że pod Sfinksem, e, słynnym, e, znanym przez, przez wszystkich, znajdują się tajemne tunele, przejścia? No e, dzisiaj możemy to sprawdzić e, e, przy pomocy metod geofizycznych. Nie musimy koniecznie prowadzić wykopalisk e, Metody geofizyczne, które pozwalają do nawet niechle do znacznej głębokości określić bez wsadzania tam łopaty, określić, co znajduje się pod spodem. Póki co e, pod Sfinksem nie znaleziono jeszcze takich m, pomieszczeń, ale to nie znaczy, że dwa metry dalej nie będzie takich. Komór podziemnych, może nawet jak chcą, niektórzy będą zawierały jakieś papirusy. W archeologii nigdy nie można z całą pewnością powiedzieć, co będzie. Każdy archeolog który mówi ja na pewno ja szukam tego i na pewno to znajdę kłamie całkiem po prostu kłamie i na to archeologia uczy pokory ja nigdy nie poszukuję grobowca konkretnej osoby ja tylko o jednym marzę żeby po odkryciu tego co tam się znajduje być zdolnym do opisania tego i zinterpretowania to jest moja ambicja i moje marzenie nie mam wielkiego szacunku dla archeologów którzy wiedzą lepiej niż ziemia z góry przewidują mhm. co odkryją i, i, i później Ludzie są ogromnie rozczarowani, pretensje do wszystkich, wymyślają różne teorie, które usprawiedliwiają ich brak sukcesu. Jak pan profesor reaguje na informacje publiczne o tym, że Elon Musk mówi, że piramidy. Powstały przy udziale istot pozaziemskich, że Egipcjanie widzieli istoty pozaziemskie? Czytam to z wielkim zainteresowaniem. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Ja nie muszę tego zwalczać, ponieważ moim obowiązkiem jest stosować metody naukowe. Wszystko to, co jest pomysłem abstrakcyjnym, nawet bardzo atrakcyjnym, należy, to traktuję jako bajeczki, które czytam, a to niekiedy myślę sobie, a może akurat ten pisarz ma rację, może warto sprawdzić. I powiedziałbym, to jest moje życzliwe, chociaż troszeczkę poklepujące po ramieniu zainteresowanie. I te wszystkie zdjęcia ze Starożytnego Egiptu, pokazujące gdzieś pomiędzy hieroglifami obraz spotka, to są najczęściej fakty. Nieprawdziwe wizualizacje. Efekt to jest bardzo mocne słowo. <grym> Albo na przykład, że to takie pokazanie podłużnego przedmiotu, które trochę przypomina żarówkę, to jest ówczesny dowód na istnienie elektryczności. No to są bardzo ciekawe pomysły, bardzo inspirujące, tylko że nie w żaden sposób nie znajdujące pokrycia naukowego. Ja, ludzie potrzebują takiej fantazji. Jest psychologiczne Potrzebowanie na rzeczy, które zupełnie są spoza wszelkiej logiki. Jeżeli ludzie tego potrzebują, to może powstawać taka literatura, ale zadaniem naukowca badającego to jest wyraźnie oddzielić, co oparte jest na źródłach, na materiałach odkrytych, a co jest po prostu wynikiem fantazji. Fantazja jest też potrzebna. Bardzo. Często możemy czytać również o niewolnictwie w starożytnym Egipcie, jak pan profesor porównuje dzisiejszych pracowników naszej współczesności, tego tu, gdzie jesteśmy i traktowanie pracowników w starożytnym Egipcie. To nie ma pan takiego poczucia, że wracamy trochę do Że dzisiaj wracamy do niewolnictwa. No, na moich wykopaliskach nigdy nie wracamy do niewolnictwa ja traktuję robotników egipskich z największym szacunkiem. Właściwie na naszych wiekopolskach oni są uważani za członków rodziny niemal, że Zapraszają nas na swoje wesela, proszą, żeby wieczorem przyjść, wypić herbatkę w domu i pogadać w języku arabskim z ich rodzinami. Zawsze chodzę. Uważam, że to. Są wspaniali ludzie, i oni nie mają, w najmniejszym stopniu nie odczuwają tego jako niewolnictwa. W starożytności sądzę, że w gruncie rzeczy było. Podobnie. Nie, nie było niebolnictwa w Egipcie. Ludzie, którzy pracowali przy budowie piramid, to byli ludzie wynajmowani. Oczywiście nie mieli pracy w okresie wylewów, bo wtedy Nil użyźniał szerokie obszary po obydwu stronach Nilu, natomiast w innych pozostałych okresach pracowali co najmniej za wyżywienie, jeżeli nie jeszcze za jakieś wynagrodzenie. Także. Opowieści o niewolnictwie egipskim należy raczej zaliczyć do bajek, zarówno o niewolnictwie ówczesnym, jak i rzekomym dzisiejszym. Bardzo dużo pisze, pisał, pisze pan profesor również o bóstwach starożytnego Egiptu. Które z nich fascynuje pana profesora najbardziej, które, które bóstwo? starożytnego a, Egiptu pan, fascynuje Pana W tym wypadku powinienem powiedzieć, że najbardziej interesuje mnie Atum, naczelny Bóg i Demiurg, czyli Bóg pierwotny w miejscowości Heliopolis, położonej niedaleko pierwszej stolicy kraju, czyli Memphis. No, jest to o tyle Bóg niezwykły, że nikt przedtem się nim w sposób syntetyczny nie zajmował, a ja na ten temat pisałem moją habilitację, która zresztą w języku niemieckim, która ukazała się w dwóch tomach w Hildesheim w Niemczech, to jest bóstwo fascynujące z jednego powodu. Mianowicie, że ten bóg był utożsamiany z faraonem, a raczej odwrotnie, faraon był utożsamiany z tym bogiem. I właściwie jedynym elementem, który w przedstawieniach na w płaskorzeźbach pozwala odróżnić faraona od tego boga, jest kształt brody. Bógstwa egipskie miały brodę normalnie, wywiniętą w dolnej części ku przodowi, a Atum jest wyjątkiem. Jego broda no, jest zakończona, ścięta pod kątem prostym na końcu. I to nam pozwala, gdyby nie było napisów, a w Egipcie prawie wszędzie są napisy, to możemy po samym kształcie brody powiedzieć, czy tutaj chodzi o y, człowieka, faraona, czy też o bóstwo. No, y, z jeszcze jednego powodu ten Bóg jest fascynujący. Mianowicie jest było to naczelne bóstwo słoneczne związane z kultem słońca na terenie Heliopolis. W swoim czasie, czyli tak mniej więcej w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą miast, doszło w Egipcie do niesamowitego, do rewolucji właściwie. Niektórzy nazywają to w każdym razie rewolucją, tak zwanej rewolucji Echnatona, faraona, który wprowadził pierwszy, jak się wydaje, monoteizm na świecie. I wszystko moje badania w każdym razie wskazują, że yy, yy, do tego rodzaju przeobrażenia wyobraźni Egipcjan doszło ze do względów politycznych. A mianowicie, po tym jak rządy w Egipcie sprawowała kobieta, jedna z kilku kobiet, które rządziły. Pani psud, potem następuje coraz bardziej idąca feminizacja kultury egipskiej, i jednocześnie coraz większe wpływy kultów słonecznych z Heliopolis. I ja myślę, że właśnie te niesamowite, zupełnie wyobrażenia faraona, Efnatona, w kulminacyjnym momencie tej ewolucji, to jest po prostu wynik rozwoju, a nie nagłej rewolucji, jak chcą niektórzy badacze. I z tych powodów właśnie fascynuje mnie Bóg Atum, ale są i inne, źródła, inne bóstwa bardzo, bardzo ciekawe, szczególnie te, które opisują początek świata. Ponieważ trzeba pamiętać, że w Egipcie istniały różne wersje początku świata i boskości. Właściwie każdy wielki ośrodek religijny miał na to inne pomysły. I ten właśnie Bóg. Atum miał według starożytnych tekstów stworzyć świat, ponieważ był jedyny, jedynym Bogiem na początku, musiał się analizować, żeby po prostu stworzyć materiał dla pierwszej pary bóstw, gdzie jest i mężczyzna i kobieta. Więc te różne wersje początków kultu Atuma są tak ciekawe, że warto je przebadać. Taki był cel właśnie mojej habilitacji. E Klątwa, tu Skąd się wzięła i co o niej wiemy? wzięła się z naszej potrzeby kląstw. Człowiek bardzo potrzebuje, żeby ktoś rzucił klątwę, żeby ktoś się obraził, żeby to kogoś uśmierciło itd., ale okazało się, że rzeczywiście zmarło parę osób związanych z odkryciem grobowca tutanhamona, ale po dokładnym przebadaniu okazało się, że każda z tych śmierci miała zupełnie inne przyczyny, niż sobie wyobrażano. Więc myślę, że to jest raczej wymysł niektórych autorów szukających Sensacji niż rzeczywisty. Czyli dzisiaj wiemy co na ten temat, że z czego prawdopodobnie wynikają śmierci związane z otwieraniem. Jednego ugryz owad, drugich nosił w sobie już jakąś chorobę wcześniej, która wtedy się uwypukliła i tak dalej. Tego rodzaju drobiazgi, które, o których się na ogół nie mówi. Bakterie zamknięte tak. przez tysiące lat. W... No właśnie, tak, zamknięte przez tysiące lat bakterie, ale nie takie, które mogły spowodować śmierć. To już raczej byśmy powinni szukać źródeł. Tego rodzaju, na przykład od dziedzieniu do Wawelu, gdzie na Wawelu, kiedy otworzono jeden z grobowców królewskich, okazało Kazimierza się że... tak? tak, to okazało się, że rzeczywiście może to, może, mogłoby to być przyczyną czyjejś śmierci, bo tam się wytworzyły niesamowite substancje. Natomiast w wypadku grobowca Tutarchamona y, trudno, trudno byłoby obronić taką tezę. Mm -hmm. Co jeszcze wiemy dzięki Egipcjanom, co możemy odnieść do współczesności? No, nie. współczesność, yy, mówi pan o współczesności egipskiej? Nie, o nas, o dzisiejszej rzeczywistości. Co o... my takiego e, wydobyliśmy? O czym się dowiedzieliśmy? Co mówi ona samych dzisiaj? W swoich własnych badaniach coraz bardziej dochodzę do wniosku, że Egipcjanie starożytni lepiej rozumieli naturę ludzką, niż my to dzisiaj czynimy. A mianowicie wiedzieli doskonale, że w każdym człowieku tkwią elementy dobra i zła. E, w związku z tym nie było tak, że ktoś zaliczany jest tylko do kategorii zły, a ktoś zaliczany jest do kategorii dobry. To pracownikowała szczególnie diada, czyli taka para bogów. Horus Set, i Bóg Horus i Bóg Set, z których uważa się ogólnie, że jeden z nich był tym dobrym, drugi był tym złym, ale nie było tak. Niekiedy Horus okazywał się mazgajem, y, takim dobrym, ale poczciwym, ale mazgajowatym, natomiast y, Set, który niby był tym spryciarzem no Nozabenes, u Horusa, ale takim spryciarzem, postacią no, nadenergiczną, okazuje się, że w pewnych sytuacjach broni faraona. Wąż na czole każdego faraona to jest właśnie jedna z postaci takich zwierzęcych, które mają bronić faraona. A więc coraz częściej dochodzę do wniosku, że oni wiedzieli. Nie dzielili świata na dobre i złe, tylko wiedzieli, że w każdej istocie żyją pierwiastki, znajdują się pierwiastki pozytywne i negatywne. Myślę, że y, dla dzisiejszych polityków czy psychologów to może być bardzo ważny punkt odniesienia, czy przypadkiem nie jest dzisiaj, kiedy dzielimy świat na dobrych i złych, czy przypadkiem nie jest tak, że dobrzy mają w są, są sobie również elementy zła, a źli mają również aspekty pozytywne. Panie profesorze, jaką największą tajemnicę starożytnego Egiptu w ciągu ostatnich lat, kilkudziesięciu lat odkryliśmy? Tajemnice. To jest bardzo dobre pytanie, co to jest tajemnica. Tajemnica zakłada, że no my już wcześniej przypuszczaliśmy, że gdzieś coś takiego jest. Natomiast najbardziej zaskakujące te rzeczy, o których sobie zupełnie nie wyobrażano, że one mogły istnieć. Więc powiedziałbym, że różne tajemnice odkrywane są przez egiptologów prawie... Codziennie. Dla mnie osobiście e, są dwie tajemnice, które związane z wykopaliskami w Sakarze, dwie tajemnice, e, które no, e, oczek, czekają na odpowiedź. Po pierwsze, gdzie znajduje się grup twórcy najstarszej piramidy świata, czyli kapłana o imieniu Imhotep? No, na pewno gdzieś w pobliżu tej piramidy, ale gdzie? Do y dziś nie wiemy. I niektórzy uważają, że znaleźli jakiś grób, który był, został zniszczony i ruiny tego grobu to są pozostałości grobowca Imhotepa. To nie znalazło nigdy jeszcze potwierdzenia. Natomiast druga tajemnica, równie wielka, jest, dotyczy grobu Aleksandra Wielkiego. Otóż wiele wskazuje na to, że zanim w Aleksandry zbudowano tak zwaną somę, po grecku ciało, czyli wielkie mauzoleum dla Aleksandra, że najpierw jego mumia, przywieziona do Egiptu przez Ptolemeusza I, musiała gdzieś spocząć prowizorycznie i tym miejscem które prawdopodobnie mieściło mumię Aleksandra Wielkiego, przynajmniej przez kilka miesięcy, była Sakara, która wtedy była po prostu największym miejscem kultu w tej części Egiptu. I ja osobiście też sądzę, że jesteśmy blisko od wyjaśnienia jednej i drugiej tej tamnicy. Jest miejsce w pobliżu piramidy Dżesera gdzie y, są duże szanse na to, że tam został pochowany, niekoniecznie jakiś monumentalny grobowiec, został pochowany Imhotep, twórca tej piramidy, ale jednocześnie są duże, jest duże prawdopodobieństwo, że po drugim, na drugim końcu piramidy był pochowany czasowo Aleksander. Wielki, tylko nie wiemy dokładnie w jakim grobowcu. Otóż na pewno nie, nie było tam monumentalnego grobowca zbudowanego dla niego, ponieważ trzeba było natychmiast go gdzieś umieścić. Sądzę, że został umieszczony w jednym z grobowców, które liczyły już sobie ponad 2000 lat. Czyli został ponownie użyty ten grobowiec do pomieszczenia Aleksandra Wielkiego i ten grobowiec, mam nadzieję, zostanie kiedyś odkryty. Nawet można przypuszczać, w którym miejscu, to jest w odległości około 200 metrów od miejsca naszych wykopalisk, gdzie znaleziono i do dzisiejszego dnia stoi tam zespół rzeźb zupełnie niezauważanych przez turystów, choć obok, obok tego przechodzą, a mianowicie tak zwany chemicykl ptolemejski, to znaczy półokrągłe podium, na którym w okresie ptolemejskim, a więc kilkadziesiąt lat po Śmierci Aleksandra ustawiono szereg rzeźb, wielkich, monumentalnych rzeźb najwybitniejszych greckich filozofów y, czy uczonych. I rzecz niezwykła to są rzeźby wykonane z miejscowego kamienia które mają tak: po jednej stronie katakumby świętych byków tak zwane a po drugiej stronie najstarszą piramidę świata. Co robią ci Grecy, ten pomnik Greków pomiędzy tymi egipskimi monumentami? Prawdopodobnie był to moment, który uświęcał obecność mumii Aleksandra Wielkiego gdzieś w pobliżu, w jakimś grobowcu, zanim tę mumię przeniesiono do Aleksandrii, do specjalnie zbudowanego grobowca monumentalnego. I to są te dwie wielkie tajemnice, do wyjaśnienia których się małymi kroczkami zbliżamy. zbliżamy. Nie, nie jest wykluczone, że Polacy będą mieli szansę od, dokonać jednego z tych dwóch możliwych odkryć, ale na to ciągle jeszcze. Na razie małymi krokami się do tego zbliżamy. Ja osobiście na podstawie tego, co już znaleźliśmy, a znaleźliśmy około 600 Mumi z okresu Ptolemejskiego z czasu właśnie Aleksandra Wielkiego, przypuszczam, że w niewielkiej odległości od tego grobowca, od czy od tych naszych grobowców, jest, był po raz pierwszy w Egipcie pochowany Aleksander Wielki. Tylko, że przypuszczam, że kiedy przenoszono jego ciało z sakkary do Aleksandrii, wszystko, co znajdowało się w grobowcu, Poszło razem z ciałem do Aleksandrii. Więc myślę, że żadnych cudów tam nie będzie, nawet jeżeli mhm. będą jakieś dowody na to, że odkryliśmy ten grup. Natomiast na ścianach może być na przykład jakiś napis zachowany, czy to hieroglifami, czy w języku greckim, który nam definitywnie podpowie, że tą. Mógł być prowizoryczny grup Aleksandra Wielkiego. Więc y, odpowiadam teraz na pańskie pytanie. Mam ciągle coś jest odkrywane i coś wymaga dalszego poszukiwania, tylko że i w momencie, kiedy jedna zagadka zostanie w Egipcie wyjaśniona, natychmiast i pojawia się dziesięć kolejnych zagadek, na które jeszcze nie możemy odpowiedzieć. Jak tak słucham pana profesora, to mam wrażenie, że Egipcjanie byli niezwykle zaawansowanym technologicznie społeczeństwem. Jakie technologie? Technologie zaskoczyły pana profesora. Mimo tak ogromnej wiedzy e, dotyczącej starożytnego Egiptu, które nawet przerosło oczekiwanie pana jako naukowca. No, właściwie w każdej dziedzinie starożytni Egipcjanie coś wnieśli. Mnie najbardziej fascynują e, ich odkrycia w dziedzinie medycyny. Oni może nie źle interpretowali funkcje niektórych organów ludzkich, ale ogólnie doskonale je znali, potrafili je opisać i Znaleźć odpowiednie lekarstwa. No oczywiście, że ich odkrycia w dziedzinie medycyny były troszkę podyktowane, ich potrzebą prowadzenia ciągłych wojen i ginęli ludzie, którzy albo byli ranni, którzy trzeba było opatrywać, stąd znakomicie poznali konstrukcję czaszki, stąd wiedzieli dokładnie, jakie organy znajdują się wewnątrz ciała ludzkiego. Mieli opracowane receptury naturalnych środków receptury przeciwko różnym chorobom, również pewne receptury poprawiające urodę człowieka. I to jest dowód wspaniałej ich umiejętności obserwacji natury, a także świata przyrody który pomaga swoimi substancjami, pomaga w leczeniu. Muszę powiedzieć, że pod tym względem, właściwie wyobraziłem sobie, że w starożytnym Egipcie trochę było tak, jak kiedyś w dżungli amazońskiej przeżyłem, ale w tej części górnej, to znaczy jeszcze w Peru, kiedy Indianinowi kazałem oprowadzić się po dżungli, po deszczu, więc w takich cholewach wysokich brnęliśmy w tym i on mi pokazywał, jakie działanie... Poszczególnych roślin ma dla organizmu ludzkiego. I w pewnej chwili, czubek jakiegoś liścia, położony na y, koń, koniec języka, absolutna anestezja, ale zupełne wyłączenie jakiejkolwiek przytomności. Więc y, 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 tak pewnie było i w starożytnym zresztą ept, a, a staroegipska apteka apteka brudów tak zwana gdzie każda wydzielina ciała ludzkiego była używana jako lekarstwo na pewnego rodzaju schorzenia to wszystko była wiedza która niestety w ogromnej większości zaginęła a to chociażby z tego powodu że jeżeli są teksty to te teksty zawierają szereg słów języka staroegipskiego których dokładnego znaczenia dziś. Nie nie może sztuczna inteligencja pomoże nam odczytać hieroglify i znaczenie tych słów? Hieroglify są w zasadzie odczytane już, ale pamiętajmy, że ten język rozwijał się w ciągu ponad 3000 lat i znaczenia poszczególnych słów się zmieniały z wiekiem. No weźmy polskie słowa, niektóre, które jeszcze 50 lat temu znaczyły coś zupełnie innego niż w tej chwili. Także to nie jest tak, że ktoś znajduje tekst hieroglificzny i od razu potrafi go przeczytać i na tej podstawie natychmiast wszystko wie. Nie. To jest rozszerzanie tych tekstów, dochodzenie do pierwotnego znaczenia jest niesłychanie ważne i istotne, ale skoro Właśnie mówimy o odkryciach starożytnych Egipcia. No Całe pismo egipskie i rozwój tego pisma to jest efekt działań bardzo wyrafinowanych umysłu ludzkiego. No, oczywiście wszyscy się spodziewają, że jak mówimy o starożytnym Egipcie, to do największych odkryć odkry zaliczymy budowle kamienne. Przecież tam właściwie po raz pierwszy pojawiły się monumentalne budowle z kamienia jeszcze do czasów Dżesera, Piramidki to były tylko niekiedy takie miniaturowe piramidy na grobowcach wielmożów. Natomiast Imhotep, słynny architekt faraona, wpadł na pomysł, że to, co wcześniej było wykonywane z cegły suszonej, można wykonywać z kamienia. I właśnie takich kamiennych cegieł użył do budowy piramidy Rzeszera. Efekty były tak fenomenalne, że jego ogłoszono świętym i przez kilka tysiąc Imhotep, architekt, uważany był ale no, do dziś nie wiemy, jak dokładnie z każdymi detalami takie bloki kamienne były transportowane do budowania piramid. No, myślę, że mnie, jeżeli chodzi o transport, to znaczy, po zagadku pozostaje w jaki sposób do najwyższych partii piramidy m, były wznoszone przez te bloki, niekiedy marzymy po kilka ton. W jaki sposób to się do, dostawało? Na... Prawdopodobnie musiały istnieć jakieś konstrukcje. Chyba istnieje bardzo wiele teorii. Niektóre są bardziej prawdopodobne niż inne. Natomiast pytanie, skoro pan pytał, w jaki sposób transportowano kamień, rozumiem, że chodzi panu o to, jak transportowano z kamieniołomów, czy w jaki sposób w ogóle wycinano ten kamień. Otóż transport w Egipcie został właściwie dosyć dobrze rozwiązany i opracowany po lądzie. Przewożono bloki, bloki na samiach, natomiast głównym środkiem transportu były łodzie, które płynęły po Nilu. Myślę, że ruch statków na Nilu był o wiele większy niż w naszych czasach w starożytności, i właśnie był to główny środek transportu. Jeśli chodzi teraz o przenoszenie czy przewożenie tych bloków do samej piramidy, to budowano bardzo długie rampy, niekiedy kilkukilometrowej długości rampy, które jednak pozwalały toczyć to, te to, bloki. To, znaczy na saniach, mhm. czy toczyć, powiedzmy przy pomocy linii, ale tylko do pewnej wysokości. A jak budowano ten sam czubek, to w dalszym ciągu pozostaje... I to jest jedna z tajemnic. I to jest jedna z tajemnic. Egipcjanie byli ludźmi niesłychanie praktycznymi. Oni doszli do wielu prawd fizyki, które później zostały przez Greków nazwane po imieniu i te nazwy przetrwały do dzisiejszego dnia, ale oni nie określali tego jakimiś wzorami, tylko praktycznie po prostu koła to dzielili na szereg drobnych takich lic, które dodawano i w ten sposób... O, kto wie, że to starożytni Grecy się inspirowali Egipcjanami, a nie na odwrót. Oczywiście, greckie inspirowanie się Egipcjanami miało miejsce w o wiele większym stopniu, niż my sobie to dzisiaj wyobrażamy. My wiemy o tym, że Platon, zanim ogłosił swoje teorie, to pobierał nauki prawdopodobnie w Heliopolis Egipskim, ale tych wzajemnych inspiracji było bardzo, bardzo dużo. My na ogół mało wiemy o tym, że najstarsze kontakty między Grecją, właściwie Mykenami, kulturą mikańską w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, że one były tak silne i że przeniosły szereg elementów kulturowych na teren Egiptu. A tymczasem w grobowcach z, oko, z czasów 1500 przed naszą erą mamy mnóstwo elementów, które wskazują właśnie na obecność elementów greckich, Między innymi sztuki greckiej. No, misja austriacka działająca w, Dol, w delcie Nilu odkryła nawet kilkadziesiąt lat temu, że całe pałace Znoszone z cegły suszone, ale później y, dekorowane melowidłami na w fasadzie były po prostu wzorowane na wzorcach. Greckich. Ja myślę, że do tych tajemnic, które jeszcze czekają na wyjaśnienia, będzie wykazanie, jak, jak bardzo kultura egipska pozostawała pod wpływem Grecji, ale też odwrotnie, jak kultura egipska wpływała na tą najstarszą kulturę grecką. Nie tylko zresztą grecką, na przykład perską. No, kultura egipska cieszyła się niesłychanym powodzeniem na terenie Persji, to była 27 dynastia w Egipcie. Y i y, y, sprowadzano nawet z Egiptu artystów i rzemieślników, po to, żeby na terenie Persji wykonywali rzeczy inspirowane sztuką egipską. Więc to jest te wzajemne powiązania z całym światem śródziemnomorskim i nie tylko śródziemnomorskim, są jeszcze do dokładnego udowodnienia. Myśli pan profesor czasami o tym, co by starożytni Egipcjanie powiedzieli, gdyby zobaczyli, jak traktujemy zwierzęta? Jak traktujemy zwierzęta? no Myślę, że byliby przerażeni. Przerażeni. Zwierzęta w starożytnym Egipcie były, owszem, była to siła pociągowa. Były też zwierzęta dzikie, na które urządzali polowania, ale na przykład w stosunku do psa czy kota mieli wielki szacunek. Nawet niektórzy bogowie Egipscy mieli postać właśnie psa i kota. Kotem była egipska bogini Sachmyt, należąca do najważniejszych postaci w panteonie. Natomiast pso podobne, był bóg Anubis, który był w ogóle odpowiedzialny za mumifikację w starożytnym Egipcie. Te, te osoby, które wykonywały mumifikację ciał, bardzo często przedstawiane są jako postaci z maską Takiego właśnie pseudopsa. Skąd ta fascynacja u nich przyrodą? Była fascynacja przyrodą. Oni nie, jest wiele studiów na ten temat. To akurat jest dziedzina egiptologii, gdzie już dużo zostało powiedziane. Byli bardzo dokładnymi obserwatorami życia przyrody i przedstawiali to z niesłychaną dokładnością. Ale nie byliby Egipcjanami, gdyby tych elementów naturalistycznych nie wykorzystali jednocześnie do jakichś fantastycznych pomysłów ogólnych, na przykład sceny. Sceny, które w zasadzie składają takie sceny y, przyrody. W ogóle to, ta, taka tapeta, powiedzielibyśmy, y, t, czyli suma przyrody egipskiej, była jednym z elementów dekorujących grobowce wielmożów. Y, y, I powstały takie, tak jak dzisiaj. Ja się idzie na targ, się kupuje tapetę y, do domu na wsi polskiej, tak, y, gdzie nagle stoją palmy. Jakieś, tak w tak starożytnym Egipcie taki rodzaj tapety to była płaskorzeźba, która ukazywała różne elementy kultury egipskiej, ale nie tak rozpostarte, przestrzennie, jak to było naprawdę, tylko po prostu ścieśnione do niewielkiego obrazka i tutaj można, podziwiając ich dokładność w wykonaniu szczegółów, można jednocześnie pękać ze śmiechu, w jaki sposób te postacie zwierząt zostały wykorzystane. Na przykład ich neumon jest pokazany, jak spina się po łodydze papirusu do gniazda piskląt, gdzie chce wykraść małe i które znajdują się na szczycie czycie tej łodygi papirusu, oczywiście kompletna nieprawda, bo papirus by nigdy takich ciał nie utrzymał. Więc to połączenie, jednocześnie bardzo dokładna obserwacja natury i połączenie tego z fantazją na potrzeby, akurat miejsca, w którym ta dekoracja występuje. Panie profesorze, my wszyscy oglądaliśmy chyba Indiana Jones i y, wyobrażamy sobie, jak wyglądają takie wykopaliska, jak są zorganizowane, ale jak one tak naprawdę wyglądają, jak się zmieniły przez 50 lat? Organizacja wykopalisk w Strasburgu. Proszę, to jest temat na kilka książek, a nie na krótką rozmowę. Nie ma jednej recepty na wykopaliska w Egipcie. To zależy od miejsca, gdzie się kopie, to zależy od okresu jaki się odkopuje i o, na przykład od stanu zachowania zabytków, bo się zdarza, że zaraz na początku wykopali znajdujemy jakieś obiekty, które wymagają natychmiastowej i długiej konserwacji i wtedy możemy wszystkie nasze wyobrażenia o tym, jak mają dalej wyglądać wykopaliska, możemy włożyć do kosza. Musimy najpierw zakonserwować zabytek, a dopiero później zastanawiać się nad tym, co. To jest pytanie o tak wielu członach, jak wyglądają to wykopaliska, Dlatego, że one zaczynają się, znaczy zajmowanie się wykopaliskami zaczyna się w momencie, gdy nam przychodzi do głowy, że w tym miejscu może być to czy owo, albo w ogóle coś, albo pytanie, jak to jest możliwe, żeby w tak ewidentnym miejscu nie nikt nie nic. prowadził wykopalisk dotychczas, co było przypadkiem na przykład naszych wykopalisk w sakarze. I teraz trzeba zobaczyć, co to jest za miejsce. Czy to jest piasek? gdzie no, kopanie będzie polegało na y, rozsuwaniu tego piasku, ale też bardzo dokładnej obserwacji tego, co jest w tym piasku, bo tam mogą być na przykład skorupy naczyń, y, które y, swoim kształtem czy dekoracją podpowiadają nam, jaki jest okres tych zabytków, które znajdują się głębiej. To jest ceramologia. Gdybyśmy do tego jeszcze nie doszli w naszej rozmowie, ale to jest dziedzina nauki, która w Egipcie mniej Mniej więcej od 50 lat zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Do takiego wniosku już 150 lat temu doszli badacze kultury greckiej, gdzie w Grecji ceramika, wiadomo, miała wiele funkcji, również naukowych, datuje warstwy archeologiczne. W Egipcie nie było tego rodzaju badań. Tej ceramiki są, są tak ogromne ilości, że nigdy nikomu archeologom nie przychodziło wcześniej do głowy. Wybierali kilka najpiękniejszych przykładów, najlepiej zachowanych w całości. To się wysyłało do muzeum gdzieś w Europie. Tymczasem ceramika ma ogromne znaczenie naukowe, pozwala datować warstwy archeologiczne. I tak jest, wróćmy teraz do tematu początek wykopalisk, to te skorupy, które leżą na wierzchu, są legitymacją tego, co znajduje się pod ziemią. I teraz archeolog musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on chce w tym miejscu prowadzić wykopaliska, czy to jest okres, który go interesuje i ma o tym pojęcie, bo to wymaga ogromnej wiedzy, odkopywania określonej warstwy archeologicznej, musi iść w parze z wcześniejszym przygotowaniem głowy dlatego, bo może znaleźć jakiś maleńki obiet, który dużo mówi, ale jeżeli nie jestem dobrze przygotowany, to ja nie wiem, co on znaczy. I wtedy się podejmuje decyzję. Później, bardzo ważna rzecz, kwestie logistyczne, gdzie będziemy mieszkać, żeby nie było zbyt daleko od wykopalisk. W takim miejscu jak Saqqara mowy nie ma o tym, żeby na pustyni rozbijać namioty i tak dalej, i tak dalej. Więc na te wszystkie problemy trzeba sobie odpowiedzieć. Następnie trzeba się zwrócić do władz egipskich z prośbą na prowadzenie wykopalisk w tym miejscu. Władze egipskie oczywiście się w większości wypadków zgadzają, ale wymagają, żeby się zajmowali ludzie kompetentni, a, a nie pierwszy lepszy bogaty człowiek, który z wypełnioną kieszenią przyjeżdża po to, żeby odkryć mhm. grobowiec Aleksandra Wielkiego, a tego rodzaju przypadki się już zdarza. Więc kiedy to wszystko jest przygotowane, zaczyna się następnie sarwej geofizyczny. Sarwej geofizyczny, czyli badanie tego terenu bez składania łopaty w ziemię. Metodą oporówki geofizycznej, badaniem właśnie odporności magnetycznej warstw, można z coraz większą dokładnością określić, co znajduje się pod ziemią. I stosownie do tego, jaki jest wynik surveju geofizycznego, musimy dobierać metody naszego dalszego postępowania. Następny problem w momencie, jak coś odkrywamy. W wielu wypadkach, czy nawet w większości wypadków, nie są to obiekty zachowane doskonale, tylko po części zniszczone już w starożytności i wymagające natychmiastowej konserwacji. Jest niewyobrażalne w tej chwili, żeby jakaś misja archeologiczna przyjeżdżała, czy rozpoczynała w Egipcie wykopaliska, nie przywożąc jednocześnie znakomicie przygotowanych konserwatorów, którzy zaraz będą to. My możemy mieć 100 e, pomysłów na sposób e, prowadzenia wykopali w danym miejscu, ale jeżeli odkryjemy na przykład mumię z okresu ptolemejskiego, która jest pokryta taką powłoką dipsu, na której powierzchni malowano okay. którego powierzchni malowano różne wzory, to możemy sobie e, pogwizdać z takim pomysłem, ponieważ wie, ta mumia leży w ziemi i jest wystawiona na działanie wiatru chociażby, który jeżeli jest silny i wieje, to zrywa kawałki tej dekoracji z powierzchni mumii. Więc trzeba szybko postawić namiot pod, wokół tej mumii i konserwatorzy niekiedy całymi tygodniami muszą przygotować, utrwalając te, obraz, tak, przygotować tę mumię do eksportu. Ale ja mówię tylko o miejscach, gdzie się mhm. znajdują mumie. Inne miejsca stwarzają innego rodzaju trudności i wymagają zupełnie innych metod. Ergo. Nie ma jednej metody uniwersalnej. Metodę badań. Trzeba dostosować zawsze do różnych czynników, a przede wszystkim to są warunki terenowe. Szczególnie trudne są oczywiście wykopaliska na terenie delty Nilu, gdzie woda podskórna sięga niekiedy do znacznej wysokości, szczególnie w niektórych polach roku. A jeszcze, jeżeli to wypadnie na przykład pośrodku egipskich pól uprawnych, gdzie ktoś zasiał pszenicę, wtedy trzeba najpierw wykupić to pole na jeden rok od właściciela, zrobić tam badania geofizyczne, czyli sprawdzić, czy pod spodem nie ma jakichś murów zbudowanych. Ale jeżeli są, to wykupić na kolejne 10. Tak. Na następnie, jak się dojdzie do tych murów, trzeba natychmiast przystąpić do konserwacji i cały czas jednocześnie trzeba wypompowywać wodę, która natychmiast ma, jak się tylko coś odkryje, ma tendencję do wznoszenia się na wyższy poziom. Ale to jest jedna z tysięcy metod, które trzeba stosować. Archeolog musi mieć bardzo... Bardzo elastyczne myślenie. Musi natychmiast reagować na to, co widzi i co odkrywa, i musi znajdować właściwe, właściwe metody. Jadąc tutaj do studia, rozmawialiśmy o historii jednego z naszych wspólnych znajomych, który w polskiego archeologa, który w Egipcie doznał wypadku wpadając do takiego szybu życiem mu uratowały zwłoki, które się tam znajdowały wcześniej, które spadły i które zamortyzowały uderzenie. Czy praca, którą wykonywał pan profesor, była niebezpieczna? Pan, każda praca potrafi być niebezpieczna, jeżeli się nie stosuje odpowiednich zabezpieczeń. Niektórzy z moich przyjaciół mówią: safety first. Bezpieczeństwo. Najpierw. Ja nie lubię mm, lubię ryzykować w ogóle, ale nie lubię ryzykować za dużo. Więc niebezpieczeństwa. A takich historii nigdy nie miałem. Ja, pan, ja Panu powiem, podam jeden przykład, gdzie wszyscy myśleli, że ja się narażam na śmierć, i nie, bo nie powinienem tego robić. Kiedy pracowałem z niemiecką misją archeologiczną w świątyni grobowej faraona Setiego I w Luksorze, wtedy w jednym z narożników tej świątyni Poszukiwaliśmy depozytu fundacyjnego i rzeczywiście go znaleźliśmy, ale ten depozyt fundacyjny był w warstwie piasku pod dwiema warstwami grubych bloków, które, które tworzyły ścianę tej świątyni i trzeba po prostu się tam było wczołgać. Ja się wczołgałem, ponieważ obserwacja ułożenia tych bloków i ich jakości dawała mi gwarancję, że one będą się wzajemnie blokować i na pewno nie polecą w dół. Natomiast kiedy ja pracowałem w tej jamie pod spodem, tak że mi tylko nogi wystawały na zewnątrz, wszyscy goście, w tym wielcy uczeni, którzy przychodzili obserwować tę pracę, odwracali głowę, ponieważ byli przekonani, że nie powinienem tego robić i że te bloki lada chwila mogą zabić, mnie spadają z dłu. A ja byłem pewien, ja nie byłem wprawdzie wybitnym fizykiem w szkole, ale na tyle przynajmniej, że byłem pewien z obserwacji położenia tych bloków, się że nic będą... tak nawzajem się blokowało, nicze nic się nie stanie. No, zostałem bohaterem, bohaterem <laughs> wtedy, ale bohaterem zostałem również, ile było, 12 lat temu, podczas rewolucji egipskiej, ale bohaterem innego rodzaju że mm, wtedy to było w niedzielę, w zimie, w styczniu wybucha rewolucja w Egipcie, a ja tego dnia akurat mieszkając na Ursynowie, zrobiłem sobie spacer po Warstwie Śniegu do Lasów Kabackich. Wychodząc później z Lasów Kabackich, pośliznąłem się i złamałem sobie rękę w ręku, także musiałem przez kilka tygodni nosić na tym blaku. Cały czas prasa i media zwracały się do mnie, żeby coś powiedzieć o tej rewolucji egipskiej. Zawsze rozmawiając z dziennikarzami z dymą, oczywiście tembrek, ale któregoś razu zapomniałem, zapomniałem i y, dałem się y, właśnie sfilmować y, w ten sposób. Pociechą dla mnie było tylko to, że to miało iść do dziennika telewizyjnego, który był o północy. Pociecha na nic się nie zda. Następnego dnia telefon za telefonem. Wszyscy byli przekonani, że ja byłem bohaterem rewolucji egipskiej. Panie profesorze, na jakie wielkie odkrycia archeologiczne czekamy jeszcze na świecie, wykraczając trochę poza Egipt? Ja wiem, ale tak jest. Taka, jeżeli w ogóle w archeologii istnieje jakaś logika, to jest ona tego rodzaju, że jak się dużo spodziewamy, a szczególnie jak się czegoś konkretnego spodziewamy, to na pewno tego nie znajdziemy, albo znajdziemy co innego. Los bywa szczególnie hojne wobec ludzi, po, po, podchodzą do tego z pokorą, nie żądają od Ziemi, żeby dała to, co sobie wyobrażają, tylko yy, yy. Jest ciekawość, co tam się właściwie znajduje. Więc tego rodzaju pytanie, co jeszcze, na to pytanie odpowiem, jak te odkrycia zostaną dokonane. A ja jestem przekonany, że to będą inne odkrycia niż te, które sobie wyobrażamy. Wszyscy czekają na to, że nasza misja archeologiczna w Sakarze odkryje grobowiec Imhotepa. A ja na podstawie mojego doświadczenia bym się raczej spodziewał i miał nadzieję wręcz, że odkrylibyśmy grobowiec jakiejś postaci, która zupełnie jest nieznana ze źródeł pisanych i która zmienia nasze wyobrażenie o tym. Więc Meksy, nie odpowiem bezpośrednio, co, co jeszcze byśmy chcieli. Ja powiem tylko o obszarach, które wymagają, które są dziewicze pod względem archeologicznym i które y, wymagają po prostu ogromnych, bardzo szeroko zakrojonych badań archeologicznych. Na szczęście moi młodsi koledzy coraz bardziej y, właśnie podejmują tego rodzaju zadania, co przede wszystkim jest cała... Ameryka Południowa, gdzie wykopaliska są niekiedy bardzo trudne, chociażby na Łukatanie ze względu na dżunglę, które natychmiast porasta miejsce wykopalisk, to jest jedna sprawa, a drugi, inny teren, który też wymaga no, bardzo szeroko zakrojonych prac. To jest cała Azja, Azja Wschodnia, a przede wszystkim Chiny, gdzie trzeba powiedzieć, że chińscy archeolozy coraz bardziej są świadomi swojego zadania, ale coraz bardziej włączają się do tego również Polacy, zarówno w Chinach, jak i w Indiach. Właśnie nowa misja archeologiczna Polska rozpocznie badania na wschodnim wybrzeżu południowych Indii. Nie tylko dlatego, żeby się spodziewać kontaktów Indii z Egiptem, a to było, stawało się coraz bardziej popularne w pierwszym tysiącleciu przed naszą, roku, tylko żeby w ogóle zobaczyć, jak wyglądała przeszłość tego kraju. Dużą rolę Polacy pełnią dzisiaj w Egipcie w wykopaliskach starożytnego Egiptu. No, po, polskie misje należą do najliczniejszych i właściwie y, zajmujemy się wszystkimi niemalże okresami y, historycznymi starożytnego Egiptu. Kiedy profesor Michałowski, który oczywiście był pionierem polskiej obecności archeologicznej y, w Egipcie, rozpoczynał wykopaliska, wszystkie one koncentrowały się wokół Egiptu grecko-rzymskiego, więc ostatnie y, y, stulecia starożytności. Natomiast w tej chwili akcent coraz bardziej przesunął się, powiedziałbym, w głąb Ziemi. To znaczy zajmujemy się epokami coraz starszymi i tutaj są wspaniałe osiągnięcia dotyczące okresu formowania państwowości egipskiej były różne teorie dotychczas, że to jedna część Egiptu podbiła drugą, na przykład nomadowie z górnego Egiptu podbili rolników dolnego Egiptu i tak dalej i tak dalej okazało się na podstawie polskich wykopali w telefonach prowadzonych przez kolegów z Poznania i Krakowa, że była stopniowa ewolucja, która rozciągała się na całe setki lat, która po prostu wraz ze wzrostem kultury, ze wzrostem techniki, ze wzrostem organizacji społeczeństwa po prostu doprowadziła do utworzenia jednego państwa egipskiego. Na koniec naszej znaczy rozmowy muszę jeszcze pana profesora zapytać, tęskni pan za Egiptem? Proszę pana, nie potrzebuję tęsknić za Egiptem, bo ja, mieszkając w Warszawie, jestem cały czas w Egipcie. Ja piszę o tym, co odkryłem, dokonuję nowych interpretacji wielu zjawisk, czytam. Do mnie przyjeżdżają. Przedtem ja jeździłem do Egiptu, a teraz Egipcjanie przyjeżdżają do mnie. Coraz to pojawia się jakiś doktorant egipski, który w Warszawie pisze pracę naukową na temat Egiptu Starożytnego. Także ja cały czas jestem w Egipcie. Być egiptologiem, to niekoniecznie trzeba zaraz wyjechać do Egiptu. Są, byli tacy egiptolozy, którzy lat byli tylko w życiu w Egipcie i już nigdy więcej, a odegrali kolosalną rolę. Opracowanie tych wszystkich źródeł, które się zachowały, a których nie zrozumieliśmy jeszcze do końca, wymaga tyle czasu i tyle wysiłku, że można... Myślę, że samo to, co znajduje się w muzeach, ta sztuka egipska znajdująca się w muzeach całego świata, to jest problem na jakieś 500 lat co najmniej. Więc nawet nie wyjeżdżając do, do Egiptu, egiptolog na pewno nigdy się nie będzie nudził. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, panie profesorze. Dziękuję.